Co nas czekać? Imperator. Imperator? Jest! Kylo Kylo Ren. Ren! Kylo Ren! Hej, cześć, witajcie z tej strony ekipa Slashcraft. Dzisiaj jesteśmy we dwójkę z Lemurem. Cześć. Lemura dawno nie było, aczkolwiek zakupił dzisiaj setki kart, które oczywiście można nabyć gdzie? W Carrefourze. Akurat kupił w Carrefourze, ale myślę, że w innych sklepach również jest. To są ogólnie uniwersalne karty z Force Attack, Star Wars, naprawdę moim zdaniem bardzo dobre karty, bardzo fajne. Ktoś jest kolekcjonerem, to sobie kolekcjonuje. No i co? Mamy ich sztuk, ile? 5. I otworzymy, ja otworzę 3, Aleś otworzy 2. Zobaczymy, co się trafi. Ponoć limitki nie są we wszystkich kartach, co 50 kart. Znaczy, co 50 paczek, saszetek dokładniej, jest karta limitowana. Saszetka może nie zawierać karty limitowanej, z tym musimy się liczyć, ale mam nadzieję, że szczęście nam dopisze i jakoś tam to się uda. Trochę odbija się światło, ponieważ używam teraz flasha, jak nagrywam. No i co, możemy sobie zacząć, tak wyglądają saszetki. Chyba wszystkie tak samo wyglądają, a nie, inaczej. Tu jest Finn, tak, tu jest Kylo Ren i Phasma. Tu znowu taka sama. Tu znowu taka sama, a, czyli są dwa po prostu rodzaje, dobra. Ja otwieram pierwszą, proszę państwa. I to będę otwierał przed kamerą. Dobra, otwieramy sobie i już widzę, chyba będzie limitka, mam nadzieję przynajmniej. Dobra. I jest Czubaka, Kapitan Karcz i jest karta limitowana R2D2, tylko nie wiem, czy to jest karta limitowana. Chyba jest, tak? Nie. Możliwe, powiem wam, ale nie wiem. Leia i śmigasz. No to tyle w sumie. R2D2 mi się trafiło. Dobra, teraz otwiera Adaś. Dobra, mamy Soku Millennium. Soku Millennium. O, dobra karta. Jakieś Medyczny Droid. Dajemy soku. O, znowu soku. Soku Millennium tylko na limitce. Fajnie, co? Nawet ciekawie. Gwiazda Śmierci. Gwiazda Śmierci. I ostatnia karta. Szturmowiec. I Szturmowiec. Powiem wam, że nawet może być, tak? Nie ma na co narzekać w sumie, bo karty są fajne, ale mam nadzieję, że jeszcze coś lepszego trafimy, bo jeszcze zostały nam 3 sztuki, w tym jeszcze jedną ja otwieram. Dobra. Adaś otwierał w trochę inny sposób, bo on tak tyłem otwierał, ale to też dobrze. Budziło tajemnicę, że tak powiem. Dobra. Otwieramy sobie i już widzę If 9, czyli taki, o, widzę już limitkę. Dobra. Droid sobie. Znowu śmigacz powtórka i mamy limitkę i to jest kto? A, Lando, to ten przyjaciel Hanna Solo, pamiętam z filmu. Rebel Trooper i Szturmowiec. Powiem wam, że no, ujdzie tak, mogło być coś lepszego, ale też nie ma na co narzekać. Chociaż fajnie, jakbyśmy trafili na przykład Luka albo coś. Takie coś lepszego po prostu. Ada się kolej, zobaczymy, co tym razem się trafi. I czy będzie coś fajnego? Mam nadzieję, że będzie. Cóż, może jakoś... Jest Luke Skywalker. Nie na limitce, ale też dobrze, powiem. Co narzekać? Imperator. Imperator? Jest! Kylo Ren! Kylo Ren! Ale fart! Co? Jest. Co się stało? Ten... Kolejny... Sterowiec i... Java. Zobaczcie, Luke, cała lista saszetka. Kylo Ren, Luke i na dodatek kto? Imperator. Powiem wam, że wow. Powiem wam, że... To się świeci. Czekajcie. O, trochę światło pada flash, ale to tak specjalnie zrobiłem. Powiem wam, że wow. To jest najlepsza karta, jaką trafiliśmy chyba. Jestem naprawdę pod wrażeniem, nie sądziłem, że uda nam się trafić. Na starym kanale nagrywałem unboxing karty, jeżeli ktoś pamięta, to naprawdę to było dosyć dawno temu. Ej, tu jeszcze coś jest? Tak. Dostaliśmy... co dostaliśmy? Ulotkę z kartami. Nie w każdej saszetce to jest, powiem wam. Dobra. Kolejna saszetka, ostatnia. Zobaczymy,
co będzie. I mamy. Jest znowu ten. Jest, jest. Zimowy szturmowiec. Admirał. I... Kolejny zimowy. Zimowy szturmowiec, tylko że na limitce. No powiem ciekawie. I BBA. Tutaj wygląda Snowdrop. Powiem wam, że jest się czym pochwalić, ale też rewelacji nie ma. Chociaż ta karta z Kylo Rena to w ogóle rozwaliła system, to mogą uznać to za szczęśliwy opening. Dobra, to ja zawsze jak ktoś kolekcjonuje karty, albo ja kolekcjonuję karty, to limitki... Ja, Paweł i Łukasz ogólnie kolekcjonujemy dużo rzeczy ze Star Warsów. Dokładnie. Rozpoczynając od kart, aż po figurki, więc różnie przebiega właśnie te kolekcjonerstwo, że tak powiem. Już nie będę wam pokazywał tych zwykłych kart, pokażę tylko podsumowanie, co się trafiło z limitek. Kylo Ren, powiem wam, że wow, fart przypisał. Snowtrooper, który ja trafiłem, Lando Carrison i Millennium Falcon, czyli Soko Millennium oraz R2-D2. I to tyle, tak? To są zwykłe karty, które już widzieliście. Dodatkowo dostaliśmy dwie ulotki, które były w dwóch saszetkach. No i podsumowując to uważam to za szczęśliwą pani, ponieważ naprawdę powiem wam, że fajnie. No i to by było na tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Był ze mną Lemur. Cześć. I mam nadzieję, że Lemur będzie się pojawił częściej, bo była przerwa dosyć duża od wakacji, kiedy to były te wyjazdy do galerii i ogólnie robiliśmy wam trochę więcej filmów. To trochę się zapuściliśmy, jeżeli chodzi o nagrywanie takie częstsze. Ale mam nadzieję, że to się zmieni i życzę wam wesołych świąt, no i wszystkiego dobrego do nowego roku. Siema!